Dzień dobry, witajcie. Ktoś mi ostatnio powiedział, że była jakaś afera z, z czym? Z rtęcią w kreatynie. Tak? Nagrałem na ten temat cały film. Link do tego filmu jest zamieszczony w opisie pod spodem, dlatego nie będę dłużej się nad tym tematem ponownie rozwodził. Moim zdaniem, to, to nie była żadna afera. To nawet nie była aferka. Ale jeżeli ktoś chce dokładnie zapytać się z moją opinią opartą o evidence based medicine jak zawsze, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Ostatnio ktoś mi zadał inne pytanie. Patryku, a jeżeli tak brałem przez wiele lat duże dawki kreatyny albo jakiegoś innego suplementu diety, tak? No i teraz chciałbym sobie yy, sprawdzić, czy faktycznie było narażenie na rtęć. To jakie badania laboratoryjne powinienem sobie wykonać? W zasadzie zadał inne pytanie. Jeżeli brałem rtęć z kreatyną, to jakie badania laboratoryjne wykonać? Cóż, ja na przykład ostatnio, ostatnio zjadłem sól ze szczyptą wody. A moja teściowa to nagminnie zjada masło z kromką chleba. Moi drodzy, ale już tak całkiem na poważnie. I jakie badania zrobić, jeżeli podejrzewamy, że na przykład w pożywieniu, w pożywieniu suplementy są zaliczane do żywności, nie są lekami, nie są kontrolowane przez główny inspektorat farmaceutyczny, tylko przez. Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że możemy zadać sobie faktycznie takie pytanie. Jeżeli podejrzewamy, że spożywaliśmy jakiś produkt, gdzie, gdzie było podwyższone stężenie rtęci, jakie badania wykonać? Czy nam to nie zaszkodziło? Jakie badania laboratoryjne będą w tym przypadku pomocne? Odpowiedź na to pytanie jest dwojaka. Muszę tutaj rozróżnić dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest taki, że przyjmujemy na przykład na stałe jakiś suplement diety, który może być zanieczyszczony, tak, ale jest to nasza rutyna, nie zrezygnowaliśmy z tego. Na co dzień stosujemy dany suplement tak, czy dany, daną żywność, na przykład jemy dużo tuńczyka, tak, gdzie może być metylortęć, i po prostu chcemy ocenić narażenie. To w tym przypadku można wykonać po prostu oznaczenie rtęci we krwi pełnej. Generalnie badania laboratoryjne można wykonywać w surowicy, gdzie krew pobiera się na tak zwany, tak zwany aktywator krzepnięcia, w osoczu, tak, gdzie krew pobiera się na antykoagulant, np. Na EDTAK2, a rzadziej inny, np. przykład heparynę litową, czy we krwi pełnej. Tak? Gdzie krew też pobiera się na antykoagulant, na przykład na heparynę litową, a czasami na EDTAK2. Ale to Was już mniej interesuje. Generalnie oznaczenie rtęci we krwi jest drogie. Tak ze dwie stówki trzeba by było wydać. Tak? A więc no, nie jest to badanie rutynowo stosowane i zalecane. Zaleca się je tylko w takich przypadkach, gdy mamy narażenie zawodowe i występują ewidentnie objawy wskazujące na, na ryzyko zatrucia rtęcią. Poza tym ktoś mi powiedział, że rtęć przecież kumuluje się w mózgu, w szpiku kostnym, nawet w tkance tłuszczowej, w wątrobie czy na przykład w nerkach. Więc co z tego, że my sobie oznaczymy we krwi, jeżeli ta rtęć z tej krwi już gdzieś się dostanie do narządów, czy ten wynik będzie wiarygodny? Moi drodzy, dlatego powiedziałem, że mamy dwa przypadki. Jeżeli cały czas mamy narażenie na rtęć z żywności. To ten wynik będzie wiarygodny, bo okres półtrwania rtęci we krwi, czyli czas, po którym jej stężenie maleje o połowę wynosi od 2 do 4 dni. Więc my możemy sobie rano przyjąć dzienną porcję kreatyny tak jak zawsze, a potem po śniadanku iść sobie, oznaczyć rtęć we krwi, nie trzeba być bowiem tutaj naczczo. Jest to badanie wykonywane przypadkowo, tak? Po prostu żeby ocenić, ocenić narażenie na rtęć, w żywności czy w suplementach diety, które na co dzień stosujemy, nie odstawiamy wtedy tej żywności, nie odstawiamy suplementów diety, i wtedy oznaczenie rtęci tutaj ma sens. Tego samego dnia czy rano na czczo, ale tak jak powiedziałem, wcale nie musimy być naczczo. Natomiast druga sytuacja jest taka, gdy ktoś przestał już stosować dany suplement, od dłuższego czasu go nie stosuje, ale zastanawia się, czy mu nie zaszkodził, bo na przykład brał go przez wiele miesięcy albo nawet lat. I pojawia się pytanie, czy i jak można sprawdzić, czy faktycznie narażenie na tę rtęć było, i w jaki sposób to nam zaszkodziło. I tutaj nie zalecam oznaczania rtęci. Tak jak powiedziałem, jest to badanie ekonomicznie, ekonomicznie dla portfela uszczuplające. Należy ocenić pośrednio ryzyko uszkodzenia narządów, jakich. Takich jak nerki czy wątroba, które są wrażliwe na rtęć. Zwłaszcza na me, no, organiczne postaci rtęci, takie jak metylo czy dimetylortęć. Więc jakie badania robimy? Wykonujemy morfologię krwi z rozmazem manualnym. Dlaczego manualnym? Dlatego, że w rozmazie manualnym w przypadku narażenia na duże stężenia rtęci, ale zwłaszcza też ołowiu czy niektórych innych metali ciężkich. Występują w erytrocytach różne wtręty erytrocytarne, czego nie pokaże Wam analizator, ale co zobaczy człowiek. Diagnosta laboratoryjna pod mikroskopem. Jak wiecie z lekcji biologii ze szkoły podstawowej, erytrocyt ma kształt takiego dwuwklęsłego dysku. W barwieniu, którym się wykonuje w laboratorium, tak to jest tak zwana metoda Maja Grunwalda-Giemsy, erytrocyty barwią się na taki róż, różowo-pomarańczowo-czerwony kolor i one z przejaśnieniem w środku. I nie powinny zawierać jądra, nie powinny zawierać żadnych ziarnistości, żadnych wtrętów itd., itd., Natomiast w zatruciu ołowiem czy rtęcią również rzadziej, rzadziej, bo rzadziej, ale też, mogą zdarzać się wtręty erytrocytarne, będące pozostałością np. rybosomów, retikulum endoplazmatycznego czy np. wrzeciona podziałowego za czasów, kiedy te erytrocyty Występowały jeszcze w szpiku pod postacią erytroblastów. Tak? I te pozostałości, na przykład w, widoczne w erytrocytach w postaci wtrętów erytrocytarnych, jako tak zwane nakrapianie zasadochłonne, pierścienie kabota, ciałka howella joliego ciałka Hańca, czasami są widoczne w takim rutynowym barwieniu, w takim rutynowym rozmazie krwi. Tutaj znaczenie miałoby tak zwane nakrapianie zasadochłonne czyli te tak zwane wtręty erytrocytalne w postaci takich kropek, ziarenek niebiesko-niebieskiej barwie na tle erytrocytów, których tam w ogóle nie powinno być. Ja w ogóle gdy widziałem różne wyniki badań laboratoryjnych, gdzie był wykonywany rozmaz manualny przez diagnostę laboratoryjnego, to czasami spotykałem się, że ten wynik ograniczony był wyłącznie do tak zwanego podania wzoru odsetkowego oleukocytów. to jest tak zwany wzór Schillinga. Czyli widzimy na przykład limfocyty tyle procent, monocyty tyle procent, granulocyty, obojętnochłonne, zasadochłonne, kwasochłonne tyle i tyle procent ale prawidłowy rozmaz manualny powinien zawierać informację też o erytrocytach, tak? Powinna być wzmianka erytrocyty prawidłowej barwy, wielkości i zabarwienia, tak? Bo erytrocyty mogą mieć różną barwę, różną wielkość różne zabarwienie. Może występować poikilocytoza, anizocytoza i tak dalej. Jeżeli takiej informacji nie ma, to nie wiadomo, czy osoba która taki rozmaz oglądała w ogóle nie zwróciła uwagi na erytrocyty tylko skupiła się na leukocytach czy po prostu jest to był rozmaz prawidłowy i dlatego nic nie napisała według mnie nawet jeżeli te erytrocyty są prawidłowe to powinna być taka wzmianka zawsze umieszczona osoby które miałyby zatrucie rtęcią ołowiem bądź innymi metalami ciężkimi mogą mieć nieprawidłowości w erytrocytach w postaci właśnie takich Nakra takiego nakrapiania zasadochłonnego, co będzie napisane w rozmazie manualnym, a więc morfologia z rozmazem manualnym. Żeby ocenić funkcję nerek, wystarczy badanie ogólne moczu, a we krwi oznaczenie kreatyny, a ze wzoru jeszcze wyliczą tutaj EGFR. Natomiast żeby ocenić funkcję wątroby, wystarczy po prostu oznaczyć sobie aminotransferazy. aspat i alat. Ale pamiętajmy, żeby to badanie wykonać, no nie tylko na czczo wykonać. Nie po wysiłku fizycznym, tak? dlatego że w mięśniach szkieletowych też się znajdują te enzymy wątrobowe, tak? nie tylko w wątrobie. Tam w wyniku mikrouszkodzeń włókien mięśni szkieletowych pod wpływem wysiłku fizycznego wzrasta stężenie we krwi również tych enzymów wątrobowych. Więc jeżeli ktoś ćwiczył, to musi te dwa dni odczekać. Jeżeli ktoś miał ekstremalnie silny wysiłek, że ma zakwasy i wszystko bo go boli, to lepiej nawet odczekać i tydzień. Tak? Biorąc pod uwagę okres półtwania we krwi, właśnie aminotransferaz, takich jak ASPAT i ALAT. A więc podsumujmy, jakie to są badania. Rtęć we krwi, ale można się ograniczyć w niektórych przypadkach do badania ogólnego moczu, jeżeli nic się nie dzieje, nie ma objawów. Kreatyniny, EGFR, ASPAT i ALAT. Moi drodzy, a oprócz tego robić sobie. Normalnie raz w roku, morfologię krwi. Nie trzeba co 3 miesiące czy co 6 miesięcy, jeżeli ostatnia była prawidłowa, wystarczy sobie robić morfologię krwi raz w roku. Moi drodzy, a więc jak widzicie, tutaj czasami coś w życiu nas zaskakuje. Może nas zaskoczyć rtęć w żywności czy w suplementach diety. Ostatnio mój teść Janusz sobie siedzi z teściową grażyną przy telewizorze. I nagle tak ni stąd ni zowąd pyta się jej Grażyna: A może ty masz ochotę na trójkącik? Hm. Oszalałeś, Janusz, na starość? Zgupiałeś? Oczywiście, że nie. Hm. No dobrze, Grażyna, w takim razie ciebie wykreślam. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.